Panie, teraz zacząłem coś mówić. Tak. Hej, siemanko, witajcie wszyscy moi mili, jest Norman. Dzisiaj witam was w kolejnym odcinku na kanale. Dzisiaj, moi drodzy, witam was w kolejnym odcinku z przerabiania zdjęć polskich youtuberów. Dziś tak z 5 dni temu wrzuciłem wam poprzedni odcinek właśnie z tej serii i ogólnie powiedziałem wam to, że jeśli wiecie 1100 ileś łapek, 1125 chyba, to że ukaże się właśnie kolejny epizod tej serii, zbiliście 1500 kilka godzin. Można i tak. Także dziękuję wam bardzo za taką oglądalność właśnie pod tą serią i moi drodzy, ja szybko mówię. Zwolnij. Pod tym filmem wbijemy 1500 lajków. 1500. 1500 lajków, moi drodzy, i od razu będzie mi się pojawić kolejny odcinek. No chyba, że to wbijecie w 3 godziny, no to kurde. Do następnego dnia. Także, moi drodzy, tak się cześć, zapraszam was do szybkiego lajkowania właśnie filmu. Dzisiaj, moi drodzy, będziemy przerabiać polskich youtuberów jako memy, czyli jako najpopularniejsze memy po prostu krążące w internecie. Także wydaje mi się, że może być śmiesznie. Tym bardziej, że jest 22, no nie wiem. Ogólnie wszyscy wyraziliście jedną głośną opinię, raz i w sumie też. Żeby właśnie zrobić Remkę jeszcze raz, ponieważ był w pierwszym odcinku, Remkowi się spodobało chyba. No to właśnie możemy zrobić jeszcze raz, prawda? To się nada w sam raz, ale pytanie do jakiego mema, moi drodzy? Do tego, no chyba lepiej by chyba się wybrać, lepiej nie mogło. Patrzcie, no to się myślę nada idealnie. Trochę mi ten mikrofon no nie przeszkadzał, ale Mati Mistrz Paintu go, prawda, usunie. Więc standardowo, jak zwykle, sobie zaznaczamy tutaj mordkę Remka, prawda? I wyciętą. Dobrze, super, o to chodzi. I ładnie sobie trzeba będzie ten mikrofon jako, w jakiś sposób usunąć, prawda? Jak mi się go uda usunąć, to jestem jak Mistrz Paintu. Serio. No w sumie to załóżmy, że nie ma śladu. No jakoś to jakoś zadziałało, prawda? Teraz musimy sobie ładnie tutaj wszystko ustalić. Ej, to będzie zarąbiste. Patrzcie jak to... Patrzcie jak to pasuje do mnie. Pewnie się teraz wszyscy mówicie, żeby tu ładnie usunąć trochę włosy z góry, prawda? Możemy jeszcze zrobić sobie taki bajer, że sobie tutaj ładnie to wykadrujemy. Idealnie, dobra, to jest coś, co chciałem zrobić. Teraz, moi drodzy, zrobimy taki sobie bajer. Możemy zrobić teraz taki motyw, że temu panu trzeba ładnie tutaj znowu zamazać twarz. Standardowo, to już bywa normalne, także ja to szybko sobie tutaj ogarnę. Dobra, jakoś zadziałało, boże, to wygląda... Ja idę za godzinę spać, to ja dzisiaj nie zasnę chyba. No dobra, jakoś to ładnie to nie zadziałało, wygładziłem to chociaż troszeczkę, no... Taki trochę burak się z tego zrobił. No ale dobra, to będzie okej, super, wszystko śmiga. To będzie lepsze, proszę państwa, no pewnie. Teraz musimy sobie ładnie tutaj tą górę wymazać tak, prawda, w sam raz, żeby nie było żadnych problemów. Tak, ładnie, ładnie, ładnie. No i powiększamy. Jak to... Jak to koźwa wygląda, no po prostu ja nie zasnę za chwilę. Już? No nie powiem, jeszcze nie zacząłem tutaj tyle robić, a już to jakoś fajnie wygląda. Cieszę się, naprawdę, cieszę się, bo to jest chyba w sumie jedną... Po prostu fajnie te zdjęcia spasowały, podoba mi się niesamowicie. Możemy jeszcze tutaj, moi drodzy, taki bajer, że jakbyśmy mu wydłużyli nos. Więc bierzemy sobie farmowanie, nie wiem czy mi to wyjdzie, naprawdę nigdy się nie bawiłem wydłużeniem nosów ani innych rzeczy. No niby się wydłużył, ale to nie chyba tak. No dobra, jeszcze raz, formowanie. Jak dziobak jakiś. Ja pierdzielę. To spójrzcie sami na to. Jak to wygląda? I możecie sobie napisać w komentarzu, jaki by tutaj siadł tekst. Nie, przykładowo, nie wiem. Ukradli mi ziemniaki, o. Więc za Remka możecie dostać łapkę w górę. No i lecimy teraz z kolejną postacią. Kolejną postacią, myślę, że może być. Weźmy tego pada, to jest mem idealny. Chyba wszystkim dobrze znany. Superowo, kuźwa. I teraz jeszcze sobie tu ładnie go wykadrujemy i weźmiemy do tego zdjęcia może mojego dobrego kumpla Florka. Dobra, także Florek czy AKS KKF to będzie chyba fajna postać tutaj. Chciałem mieć sobie poważne zdjęcie, no i chyba chyba mi się udało. Dobra, ładnie sobie tu musimy jeszcze to, prawda, ogarnąć, hop, hop, hop. Dobra, włosów nie potrzebuję. Jak to wygląda? Nawet kolorystyka to już prawie pasuje, no super. Dobra, teraz musimy ładnie sobie, prawda, wygładzić twarz. Tutaj musimy nie tyle co wygładzić twarz, ale musimy po prostu wygładzić kontury, prawda, krawędzie twarzy. Hop, 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 hop. No jeszcze możemy, wiecie co zrobić? Wąsik mu zostawimy, prawda? Wąsik za chwilę, wąsikiem się za chwilę zajmiemy. Musielibyśmy tu jeszcze ładnie w ten sposób to zrobić. Super. Jeszcze możemy to sobie zrobić w ten sposób. Nie wiem, czy coś takiego się w ogóle robi w Photoshopie, ale w sumie ja w Photoshop tutaj można robić wszystko. I robimy sobie taki bajer. No, w sumie nie wiem dlaczego to zrobiłem, ale teraz taka śmieszna ta twarz wyszła. Jeszcze tak samo zrobimy tutaj na górze, prawda? Walić to jest tu ok. Tu musimy sobie lekko pomóc gumką. No i jeszcze jest na ogół bardzo fajnie. Teraz co najważniejsze, trzeba ogarnąć fajny wąsik. No, trzeba byłoby ogarnąć wąsik, zatem bierzemy sobie tutaj, prawda, tak. I i kuźwa robimy coś takiego, że ja sobie tutaj muszę zaznaczyć. Oj. Super, kuźwa, no nie wierzę, co ja robię ze swoim życiem. No i dobra, niech będzie. Teraz musimy zrobić jeszcze taki patent, że
O Boże. O Boże. O Boże! Wąsik na ogół, proszę Państwa, jest i wyszło fajnie, nie powiem, mi się podoba. Ciężka sprawa trochę, no ale dobra, moi drodzy, mamy SKKF-a gotowego i przyszedł czas na ostatnią postać. Miliony osób napisało mi, żebym przerobił siebie. Padłem na genialny pomysł, moi drodzy, zrobiłem taki bajer, że patrzcie na to. To nie mogłoby tego mema zabraknąć, no i boję się, co z tego wyjdzie. To może być ciężka sprawa. Wchodzimy, moi drodzy, na mojego fanpage'a. I na moim fanpage'u musimy znaleźć coś takiego. Na moim fanpage'u musimy, moi drodzy, znaleźć coś takiego, że potrzebujemy jakiegoś mojego zdjęcia, prawda? Potrzebujemy jakiegoś mojego zdjęcia, żebym na fanpage'u tutaj sobie ładnie. Może to zdjęcie, o proszę, to myślę, że siądzie, prawda? Zdjęcie sobie wczorajsze z Abrą, które wczoraj wrzuciłem, w sumie nie wczoraj, bo kiedy zależy, kiedy to oglądacie. Zaznaczamy sobie moją brzydką mordę. Dobra, mamy moją mordę, proszę, ponownie. I jakoś ją tutaj też trzeba wypadałoby fajnie wpasować, prawda? No to dobrze, kuźwa. Weźmiemy sobie szerokość, tu zmienimy, żeby popatrzył w tamtą stronę, jak ja to lubię robić. No i generalnie teraz przyszedł taki czas, żeby. Ale w sumie to żeby to możemy zostawić, będzie śmiesznie to wyglądało, nie powiem. Dobra, na ogół wypadałoby, moi drodzy, tutaj mi wymazać troszeczkę kawałek ust, prawda? Żeby no, jak skoro jest uśmiech tamtego syf gościa, no to tak. To, tego potrzebowaliśmy. No jak to kuźwa wygląda, no. No dobra, wygląda to dosyć dziwnie, nie powiem, wygląda to dosyć dziwnie. Kolorystycznie się tu trzeba będzie to ładnie ogarnąć. Ja kończę z Photoshopem. Znaczy idę schować pod biurko. Mam nadzieję, że wam się odcinek podobał, jeśli tak to zostaw ciopkę w górę. Kończymy to na dzisiaj, mam dość Photoshopa, poważnie. Mam nadzieję, że wam się podobało, jeśli tak to zostaw ciopkę w górę. To na tyle, moi drodzy, dzisiejszego filmu. Wbijajcie na wszystkie social media. Coś tam mi stanie. W sensie włosy. Mam nadzieję, że wam się podobało, jeśli tak to zostaw ciopkę w górę. To na tyle, do zobaczenia kolejnym razem. Wbijajcie na social media, Instagram, Facebook, YouTube, Snapchat i tak dalej. Do zobaczenia kolejnym razem, pa pa, yo.